Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, co wyczytałem u mnie na forum braciasamcy.pl. Jeden z braci, Ragnar 1777, wkleił link liderka Kongresu Kobiet, niegodne słowa o mężczyznach. Muszę Państwu wyznać, że zaglądam na ten link, czytam, oglądam i oczom nie wierzę. Od dawna już sądziłem, że pani Manuela Gretkowska, przyznam się Państwu szczerze, nie czytałem jej książek. Gdzieś chyba w bibliotece parę stron przeczytałem, jakoś tak. No, nie chcę być posądzony o jakąś stronniczość, no ale dupy nie urywa. Szczerze mówiąc, no nic nie urywa, ale nie za bardzo chcę. Przepraszam, telefon. Przepraszam. Więc zawsze miałem jakieś takie podejrzenia, że pani Gretkowska, no to jest po prostu sprytna, cwana dziewczyna, która umie się gdzieś tam wkręcić w jakieś towarzystwa polityczne, biznesowo-polityczne. Gdzieś tam doszły mi słuchy, ale tu naprawdę nie pamiętam. Wiecie państwo, jaką mam słabą pamięć. Nie pamiętam, kogo to dotyczyło. Czy to pani Gretkowskiej, czy innej jakiejś gwiazdy lewicowej literatury, ale która z tych pań zaczęła sukces robić, ponieważ ma w rodzinie pana Urbana. Pan Urban bierze telefon i już książki są w kilku sieciach księgarni. Jest to do załatwienia od ręki. Tymczasem zwykły taki Polak, gdyby chciał nawet z dobrym piórem coś wydać, to natrafiłby na nieprawdopodobną machinę, która by go zgniotła. Wydać książkę w Polsce jest bardzo trudno. Natomiast łatwo jest wydać książkę, jeśli się ma kogoś mocnego, kogoś się zna. Ale nie wiem, czy to chodzi o panią Gretkowską, czy o jakąś inną gwiazdę lewicy. Więc ja takie zdanie miałem o pani Gretkowskiej, że to jest po prostu sprytna, cwana kobieta, która się umie zakręcić, umie zadbać o swój biznes, umie pokrzyczeć to, co dana społeczność oczekuje, w tym przypadku społeczność pań feministek. Więc ona tam krzyczy, co te panie oczekują. No i za to jest hajsik. Oczywiście te wszystkie organizacje, na Węgrzech się mówi, że to wszystko finansował Soros. Gdy w Polsce chciano sprawdzić, kto to finansuje, podniósł się piekielny wrzask. Czyli można by to potwierdzić, że to faktycznie Soros finansuje, skoro tak były małpie wrzaski. Czyli tutaj wpadnie troszkę od kobiet, które myślą, że pani Gretkowska im pomaga. Troszkę wpadnie może od pana Sorosza. Tak więc, no miałem ją za taką sprytną, cwaną dziewczynę, która umie się wkręcić, umie się rozpychać łokciami, krzyczy to, co chcą, jak nie chcą, to nie krzyczy tego. No, cwana dziewczyna, która sobie umie w życiu poradzić, zawsze spada na cztery łapy. I tak jak mój taki kolega, który jak gadał z lewicowcem, to był lewicowcem. Jak gadał z korwinistą, to się stawał na chwilę korwinistą. Jak gadał, znaczy nie wiem, czy gadał z nazistą, ale jakby gadał, to bankowo by się stał fanem Hitlera. Ale to na czas rozmowy z taką osobą. Człowiek kameleon, wszyscy go lubili. Gorzej było, jak było kilka ludzi o różnych ideach i nie wiadomo było, w kogo się zamienić. No to była taka raz sytuacja, więc powiem Państwu, że nie jestem za dobrym humorze, bo chciałem pogłaskać Brianka i mam teraz taką szramę ciągnącą się przez cały nadgarstek i to bez powodu dostałem strzała. Więc no, dobry Pan Bóg mówił, żeby oko za oko, ząb za ząb i też zrobiłem tak, jak dobry Pan Bóg kazał, więc dostał strzała i kopa w dupę i wyleciał z domu. Oczywiście lekkiego kopa nic mu nie zrobiłem, ale musiał dostać strzała, żeby zrozumieć, że źle zrobił. No cóż, jestem na przeciwnym biegunie, jeśli chodzi o poglądy, że nie należy małemu kotkowi przylać, bo on przecież nie wie, co robi. Doskonale wie, jak strzała dostaje, to jest dłuższy czas spokój. Natomiast jak nie dostawał wcześniej strzała, bo byłem taki bardzo miłosierny, to byłem cały, chodziłem pochlastany. A cholera wie, gdzie on tymi łapami był, czego on dotykał i jakie on mikroby mi przyniesie tutaj z pazurkami. Słodkimi, małymi pazurkami. Słodki, mały kotek, który codziennie dusi, morduje ptaszki, pastwi się nad nimi godzinami. No ale on taki malutki, on taki wspaniały, panie, tu się płaczą, jaki on kochany. To jest kochany, ja go bardzo lubię, ale trzeba pamiętać, że
W naturze są twarde zasady i jak ktoś ich nie stosuje, no to no dzisiaj to nie zginie, no bo na szczęście mamy cywilizację. Już nie ma groźnych zwierząt, ale no, kotek też może napsuć życia i to konkretnie. Także tak, szanowni państwo, swędzi mnie to i piecze. Więc wracając do pani Gretkowskiej, o której sobie tutaj troszeczkę poczytałem. No to tak jak państwu mówiłem, no, sprytna, cwana, kuta na cztery łapy, babo chłopka, która wie co w życiu, wie tam gdzie jest hajsik, wie tam gdzie można coś zdobyć. Nie taka jak ja na przykład, nigdy się nie umiałem nigdzie wkręcić, nic załatwić. Takie osoby no, budzą podziw, ale powiem państwu, że u mnie budzą przerażenie. Budzą przerażenie, trochę pogardy, wstyd, że ta kobieta, nie wiem czy ona jest Polką, czy nie jest, nie wiem. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, no może ma, może nie ma, nieważne. Ważne jest to, że ja się czuję zażenowany, czuję się przerażony, czuję się zeszmacony tym, co ta pani powiedziała. No spytacie, dlaczego ja takich słów używam? To ja państwu powiem, dlaczego takich słów używam. Zacytuję państwu, bo tutaj kolega był tak miły, że to opisał. Cytuję, Polska jest zapijaczonym facetem depresji i to jest przeszkoda dla Polski, a nie fantastyczne kobiety. Następna mądrość. Kobiety Polki są lepiej wykształcone i mają lepiej poukładane w głowach. Nie, ja zaraz otworzę butelkę wódki. Nikt nie ma prawa wymagać ode mnie, żebym takie bzdury czytał na trzeźwo. Ale jeszcze spróbujmy jakoś abstynencyjnie to przeczytać. Czytam. Dobrze, że są trzy cytaty. Myślę, że mężczyźni powinni iść do psychiatry i dostać środki antydepresyjne. Oczywiście nie zabrakło stwierdzeń typu patriarchalne, dziady, hodowla kobiet w klatkach, etc. Szanowni państwo, i tak zacząłem się zastanawiać. Czy to jest po prostu to, że pani Gretkowska chce zabłysnąć w swoim otoczeniu, gdzie wiadomo, no u feministek, no nie są to panie, które często nie są to panie, z którymi no, ktoś normalny chciałby mieć jakiś bliższy kontakt. Nie oszukujmy się, są tam osoby z bardzo silnymi, potężnymi zaburzeniami odżywiania, czyli otyłe, bardzo brzydkie, agresywne. Ja nic nie mam do brzydkich kobiet, absolutnie. Natomiast no, no nie chciałbym z brzydką kobietą jakoś, no, mógłbym z nią współpracować czy coś, no ale wiadomo, że no, lepiej się przebywa z piękną kobietą. Feministki walczą z tym stwierdzeniem, ale no szanowni państwo, no ale panie też lubią mieć ładną torebkę, ładną sukienkę, pokazywać się przy przystojnym, wysokim mężczyźnie, a nie przy karle brzydkim jeszcze, co najgorsze, wybacz mu Boże, biednym. Która z pań chciałaby przebywać? Natomiast gdy ja powiem, że wolę przebywać z kobietami atrakcyjnymi, no to jest wielki pisk i wrzask. To nie jest pisk i wrzask, po prostu tak jesteśmy jako istoty ludzkie stworzeni, że gdy widzimy piękno w jakiejkolwiek formie, czy to widzimy piękny obraz, czy piękne budynki, czy piękne kobiety, czy nawet pięknych mężczyzn, jeśli chodzi o kobiety, bo ja jako mężczyzna no, nie zachwycam się mężczyznami, natomiast jestem normalny i potrafię stwierdzić, że dany mężczyzna jest przystojny, jest ładnie ubrany, jest zadbany. To są takie normalne informacje. Ktoś może być brzydko ubrany albo ładnie. Ktoś może śmierdzieć, a ktoś może pachnieć. Więc jest to rzeczą naturalną, że wolimy otaczać się pięknymi rzeczami. No która z kobiet chciałaby mieć, za przeproszeniem, obsrane, obrzydliwe mieszkanie? Bo jak widzę te wszystkie nowoczesne kobiety, to się rzygać chce. Wszystkie mieszkania są na jedno kopyto, tam nie ma żadnej indywidualności, wszystko to jest schemat, jakieś meble z Ikei, wszystko pomalowane na ten sam kolor, jakieś wazy śmieszne. Czyli wszystkie panie też dążą do piękna, chcą być piękne, używają makijaży, nawet mieszkania mają piękne, fajne kotki. Ja jakby co to mogę pięknego, małego kotka, tak mnie swędzi ten nadgasek. Powiem wam, że jakbym go teraz dorwał, to by jeszcze dostał strzała na drugą stronę za takie coś po prostu. No, wysy, nic mu nie zrobiłem, jestem dla niego po prostu bardzo miły, a on mnie tak potraktował. Tak więc, szanowni państwo, nawet taka feministka lubi pięknego kotka, nawet się z fajnymi gejami te feministki przyjaźnią, z przystojnymi gejami. No i zobaczcie, no nawet panie, które tak plują na was, że stwierdzicie fakt, same lubią te piękno, same się do niego garną, ale wam nie wolno. Wam nie wolno, bo jesteście źli. Ale one mogą. Dlaczego one mogą?
Czyli zamiast pani Manuela Gretkowska-Wysi powiedzieć temu środowisku, ja nie mówię, że wszystkie feministki są złe, są umiarkowane feministki i bardzo dobrze, każdy powinien walczyć o swoje prawa, ja nie mówię nie, ale to, co się tam wyrabia, to jest po prostu choroba psychiczna. I powinna pani Gretkowska, gdyby była uczciwą osobą, powiedzieć: dziewczyny, idźcie do psychiatry, bierzcie leki psychotropowe, leczcie się, chodźcie na terapię, jesteście chore psychicznie, nie jesteście normalne, musicie się leczyć. Schudnijcie, zacznijcie o siebie dbać, poznajcie faceta, miejcie dzieci, bądźcie normalne. Bo to, co robią feministki, to, co ja widziałem, to są kobiety, które chciałyby żyć normalnie, ale z powodu czy to zaburzeń odżywiania, czy to problemów psychicznych, są kobiety tak agresywne, tak toksyczne, jakby w jakimś bliskim przebywaniu ze sobą, że po prostu każdy normalny, nawet mniej normalny mężczyzna po prostu ucieka, bo to nie da rady. Bo to każdy człowiek ma jakąś swoją odporność psychiczną. I taka kobieta by chciała, bo gdyby ta kobieta walczyła, żeby ludzie tego nie robili, to ja bym jej pierwszy klaskał. Ale ja takiej kobiety nie spotkałem. Albo spotykam w tym środowisku sprytne cwaniary, co żerują na osobach chorych psychicznie, albo widzę zaburzone kobiety, które mają problemy gigantyczne z nadwagą, które chciałyby mieć chłopaka, ale coś mają w sobie, czy są brzydkie, czy strasznie śmierdzą. Ja to doskonale rozumiem. Ja tym kobietom naprawdę bardzo współczuję. Ja naprawdę im źle nie życzę. Zresztą jest też wielu mężczyzn, którzy chcieliby mieć atrakcyjną kobietę, ale są niscy, biedni, brzydcy, mają krosty, mają choroby, jakieś zapalenia skóry. Ja im bardzo współczuję. Sam zresztą całe życie byłem nieśmiały. Wiem, jakie to jest piekło, takie życie. Tu nikt nie ma do nich nienawiści, nikt normalny. Ale gdy takie kobiety zaburzone grupują się w jakąś grupę i ta grupa, o, nie daj Panie dobry Boże, ma potężny wpływ na politykę, to ja się po prostu zaczynam bać. Bo osoby chore, zaburzone, z zaburzeniami psychicznymi nie powinny kreować w Polsce jakiejkolwiek polityki. Żadnej. Żadnej. Dlatego, dlaczego tak mówię? Dlaczego się nie boję pozwu? Nie boję się dlatego, ponieważ to, co powiedziała pani Gretkowska, nadaje się do poważnych procesów sądowych. I ja chcę zadać pytanie, gdzie jest prokuratura? Gdzie jest prokuratura? Dlaczego ta pani nie jest aresztowana? Przecież to jest najczystsza mowa nienawiści, jaka może istnieć. Mężczyźni, druga płeć, mamy dwie póki co, chociaż planują gdzieś tam, czytałem w Azji, jest jeszcze się tak zwyczajowo uważa, że jest trzecia płeć. Mamy dwie płcie. I teraz jedna płeć jest lżona w sposób kłamliwy. Polska jest zapijaczonym facetem depresji. Jest wielu wspaniałych mężczyzn, którzy nie piją alkoholu, którzy ciężko pracują. Nie ich wina, że żyją w dziadowskim systemie, który za ciężką pracę w niemieckim Lidlu daje im 1600 zł, a gdyby pracowali 30 metrów dalej za polską granicą w niemieckim Lidlu, to by zarabiali 6-7 razy więcej przy tańszych cenach produktów. To nie ich wina. Za co pani Manuelo, pani obraża tych polskich mężczyzn, którzy bardzo często uczą się, harują, próbują się wybić, ale tu jest jak w bagnie, tu jest jak w mazi. Te państwo, ten system, te wszystkie zabory, ta komuna, która wybijała, tępiła przedsiębiorczość, wybijali naziści i komuniści, wybijali inteligencję. I tu jest po prostu bagno, no nie bójmy się tego słowa, tu jest bagno. Ludzie, którzy wyjeżdżają na zachód, nagle się okazuje, że firmę się zakłada przez internet. Przez 2 lata nie płacisz chyba żadnych podatków. Rejestracja auta kupiona jest przez komputer. No wszystko jest ułatwione, wszystko jest dla obywatela. Wszystko jest totalnie ułatwione. A tu po prostu same załatwienie, no nawet jak załatwiałem te KPP, czyli takie, czy KPA, już nie pamiętam jak to się nazywa, kupa, skrót od kupy. To jest taki dokument, żeby dopuścili mnie do kursu na prawo jazdy kategorii A, bo kategorię B już mam, chcę mieć na motocykl. No to te masa załatwiania, to wszystko powinno być przy paru kliknięciach przez internet załatwiane. Ponieważ nie ma takiego systemu, albo ktoś go nie chce zrobić, bo podejrzewam, że jak dało się w Anglii zrobić, dlaczego miałoby się tu nie dać zrobić, ale po prostu można zatrudniać sobie kolejnych urzędników i w ten sposób jest syf. Im więcej urzędników, tym większy syf. Tak więc, szanowni państwo, tu jest po prostu bagno i wielu mężczyzn nie jest nieudacznikami, tylko po prostu w tym systemie nie dają sobie rady. Wyjeżdżają na zachód, się nagle okazuje, firmę otwierają rok, 2 lata i jest milioner. Polacy w Kanadzie są bardzo szanowani, w Polsce nie osiągnęliby totalnie nic.
w Kanadzie szybko wypłynęli na powierzchnię i to jako mocni zawodnicy. Są bardzo szanowani. Więc jak można mówić, Polska jest zapijaczonym facetem depresji? Polska jest bagnem, ale trzeba to zrozumieć. Dlaczego jest bagnem? Właśnie przez to, że ludzie chorzy dochodzą do władzy. Ludzie, którzy mówią o tym, że kobiety są, czekajcie, jak to było, hodowla kobiet w klatkach. No to sobie jeszcze raz w takim razie przypomnijmy tę hodowlę kobiet w klatkach. Żyją kobiety 8-9 lat dłużej, ale wcześniej idą na emeryturę. Czyli my się, mężczyźni, dokładamy. Idą do zawodów, gdzie nie powinny być w zawodzie. Na przykład kilka kobiet 50-kilowych w policji próbuje bandytę zatrzymać. Ale jak ten bandyta okaleczy albo zabije jakiegoś chłopaka, to cała żeńska część rodziny płacze, gdzie była policja. No, policja była właśnie niesprawna, ponieważ zamiast tam przyjść paru 100-kilowych policjantów, łysych chłopaków pod wąsem, którzy skatują bandytę, to kobiety próbowały go, jedna za nogę łapała, druga za rękę, a trzecia nie wiem za co łapała, ale bez efektów. Cały internet jest pełen filmów, gdzie reagują panie w policji. Tam nie może być w siłach szybkiego reagowania żadnych kobiet. Tam muszą być silne, wyćwiczone chłopy po siłowniach, po sztukach walki, uzbrojone i tylko to może być na bandytów. No dobra, no ale przyjmują do wojska, masa filmów. Kobiety płaczą, bo okres miała, ona nie chce walczyć, bo to się paznokieć złamał. Czy wyobrażacie sobie państwo, że ktoś na nas napada i załóżmy, że tę wojnę można wygrać? No nie wiem, no może jakby Luksemburg napadł na nas, może byśmy wygrali, nie wiadomo. Ale tu nagle bataliony pełne kobiet i one mówią, nie walczą, bo dzisiaj jest serial. Juan ma się oświadczyć Margaricie, one nie ma mowy, nie wychodzą z żadnych okopów, wszystkie oglądają serial. Albo że nie wychodzą, bo mają okres i mają depresję, a w ogóle to nie będą za mężczyzn walczyć za te zapchlone męskie, szowinistyczne świnie. I nagle potężna, 100-osobowa armia Luksemburga wchodzi do Polski, morduje wszystkich i kobiety w płaczach, gdzie była armia? No kurwa, tam była armia właśnie z kobietami. Kobiety się nie nadają do takich rzeczy. Ja wiem pani, jak ona ta guzikowa, jak ona tam guziec, czy mistrzyni kickboxingu, o Marek, ona by cię zabiła. Oczywiście, żeby mnie na ringu zabiła, nawet mnie poza ringiem zabiła. Ale ile macie tych kobiet? Silnych, wysportowanych i agresywnych. Poza tym w walce zbrojnej nie chodzi o kopanie kogoś, bo wyjdzie gościu, co nie umie kopać, a ja umie dobrze strzelać, bo go nauczyli, jak małpę naciskać spust. I co z tych kopania, z tego uderzania? Tak samo w interwencjach policyjnych. No co, no, a pani Guzowska, przepraszam, to nie było zamierzone jakieś ironia z jej nazwiska, po prostu zapominam tych nazwisk. Pani Guzowska, no bardzo dobra zawodniczka, broń Boże, jej nie obrażam, no bałbym się nawet. Ale co, interwencja policyjna to nie jest okładanie kogoś, czy połamanie mu kolana, czy coś, trzeba chłopa przytrzymać. A tu już pani Guzowska, nie wiem, czy by sobie tak poradziła, podejrzewam, że 110-kilowy, fajny, wesoły chłop z brzuszkiem pod wąsem by to lepiej zrobił, po prostu masa, no. Masa, złapać chłopa, bandytę za ręce, usiąść na nim, masa jest potrzebna. Więc co ona by, kopnęłaby go w głowę, zabiłaby go jednym ciosem i by poszła do więzienia. Także widzicie państwo, to nie jest wszystko takie proste. Dobra, lećmy dalej. Kobiety nie można uderzyć, bo się od razu pójdzie do pierdla. Kobieta może uderzyć mężczyznę, który pójdzie się poskarżyć. Jak się skarży, to i nawet policjanci wąsaci potrafią się śmiać na posterunku. To już się troszkę zmienia. To już tak nie jest, ale nadal jest rechot, dziwne spojrzenia, głosy, co pan, że z babą se nie poradził. To co miał zrobić? Oddać się, idzie do więzienia od razu. Nikt się nie będzie z nim pierdolił. Kobiety mają dużo więcej i częściej badania lekarskie, zapobiegające ważnym chorobom, może dlatego dłużej żyją. Kobiety płaczą, gdy są zestresowane, jest to społecznie uznane za coś dobrego, czyli rozładowują stres, a mężczyzna tłumi wszystko w sobie. Jaki to ma efekt? Proszę zapytać się pierwszego lekarza psychiatry i on wam powie, jeśli państwo nie wierzycie, jaki to ma wpływ. Ma olbrzymi wpływ. Człowiek, który nie rozładowuje stresu, po prostu szybciej umiera, no. I jest, ma więcej chorób. Mam wymieniać dalej? Wszędzie kobiety są na uprzywilejowanej pozycji. Już nie mówię o tym, o tej wielkiej podłości, o której będą pisali w podręcznikach może za 50-100 lat, że kobieta może oskarżyć mężczyznę o gwałt. Kobieta może oskarżyć mężczyznę o gwałt na własnym dziecku. I mężczyzna często idzie do więzienia albo ma zniszczoną opinię, bo jest wywiad środowiskowy, chodzi, policja się dopytuje, czy on się dobierał do dzieciaków. No szanowni państwo, i teraz zacytujmy panią Gretkowską. Hodowla kobiet w klatkach, naprawdę? Naprawdę hodowla kobiet w klatkach? To może
przywrócimy te równouprawnienie, o które pani Gretkowska walczy, czyli koniec. Kobieta żyje o ileś lat dłużej, musi dłużej pracować. Ale by się ryk podniósł. O mój dobry Panie Boże kochany, ale to byłaby afera na cały świat. Ja nie wiem, czy tu by armie jakieś niemieckie nie weszły, żeby zaprowadzić porządek w Polsce. Śmiejecie się? To jest wszystko bardzo możliwe. Zobaczcie, jedną rzecz taką przywrócić. Lecimy dalej. Kobieta za oskarżenie fałszywe o pedofilii idzie, dostaje dwa razy większy wyrok. Obowiązkowe testy DNA, czyli kończy się oszukiwanie mężczyzn i nakłanianie mężczyzn do wychowywania cudzego dziecka. Kończymy z prawem, że masz 6 miesięcy na zaprzeczenie ojcostwa. W każdej chwili możesz zaprzeczyć ojcostwa i kobieta, która cię świadomie oszukała, że to nie jest twoje dziecko, albo zataiła, że przed ciążą kopulowała z innym mężczyzną, musi ci zwrócić wszystkie pieniądze, które zainwestowali w rodzinę i dziecko. Ludzie, czy wy sobie wyobrażacie, żeby nas napadli? Przecież to państwo by przestało istnieć. A to tylko początek byłby równouprawnienia. Mężczyzna jako szuka idzie do więzienia, no albo zawiasy dostaje, albo płaci, musi spłacić to z grzywnami. A kobieta oszuka mężczyznę oszustwem, wmówi mu, że to jest mężczyzny dziecko. Chłop chce wychować własne swoje geny i się okazuje, że wychowuje cudze dziecko i musi płacić nadal, nawet jak wie, że to jest cudze dziecko. To ma coraz więcej takich przypadków jest. Kobiety oskarżają całkowicie bezkarnie o pedofilię, o gwałty na sobie. Nikim nic nie robi. Gdzieś tam w Stanach taką panią, oczywiście to pewnie przypadek chyba ze 170, może 200 kilowagi. I pani chyba 7 czy 8 facetów wtrąciła do więzienia. Tylu mężczyzn poszło do więzienia na przestrzeni kilku lat, gdzie byli traktowani jak cwele, bo byli gwałciciele kobiet, są tam bardzo nisko w hierarchii więziennej. Zobaczcie, ilu ludziom zniszczyła życie, nawet w tych Stanach, gdzie tam sądy są niby ostre. Dostała jakieś więzienie, chyba nieduże z tego, co pamiętam. Ty w Polsce by do więzienia na pewno nie poszła. Więc szanowni państwo, jakie do cholery kobiety w klatkach, hodowla kobiet w klatkach, jakie patriarchalne dziady, przecież tu są takie prawa dla kobiet. Zobaczcie, ile jest ośrodków dla kobiet, które mają przemoc. Wiadomo, że są mężczyźni przemocowcy, ale ci przemocowcy nie tylko biją, dalają kobietę w związku, ale jak wyjdzie się nachlać, to napadnie na studenciaka, na słabszego mężczyznę napadnie. Oni biją też mężczyzn. Tak, pani Manuelo. Przestępcy biją także mężczyzn. To nie jest tak, że Polacy są rasistami, bo jakiś Murzyn obskoczył manto. Nie. Od tego właśnie bandyty dostaje także Polak manto, Chińczyk manto. Jak mu się ktoś nawinie i przestępca uzna, że można się nim pobawić bezkarnie, to to zrobi. Naprawdę, przestępcy rzadko kiedy są rasistami. Po prostu biją, bo jak widzą słabszego, że mogą się wyżyć, to wtedy biją. No ale pani Manueli tego nie wytłumaczysz. Tak więc, szanowni państwo, zacząłem się zastanawiać, o co tu do cholery chodzi. Dlaczego ta pani nie jest w więzieniu? Ta pani za takie słowa, za podjudzanie do nienawiści wobec mężczyzn powinna być w zakładzie karnym. Powinna mieć wiele procesów. Powinna płacić gigantyczne odszkodowania. Szanowni państwo, przecież przypominam państwu, nazizm i komunizm to są ideologie, które jak się rozwijały, to ludzie po prostu za mało powiedzieli, że tego nie chcemy. I to jest jakaś forma, dużo gorsza, hybryda nazizmu i komunizmu. W nazizmie byli wyniesieni pod niebiosa rasa Niemców, w komunizmie byli wyniesieni pod niebiosa chłoporobotnicy, chłopi i robotnicy, a tymczasem tutaj są wynoszone pod niebiosa tylko kobiety kosztem mężczyzn. To jest hybryda komunizmu i nazizmu. To jest jakaś obrzydliwy bękart tych dwóch systemów totalitarnych. W jednych nas palili w piecach, w drugich nas wysyłali na białe niedźwiedzie. Gdzie prezydent? Gdzie premier? Gdzie służby? Gdzie są te śmieszne jakieś urzędy do spraw równego traktowania kobiet i mężczyzn? To ma być równe traktowanie kobiet i mężczyzn? Że mężczyźni powinni iść do psychiatry i dostać środki antydepresyjne? Poza tym mam bardzo duże wątpliwości co do tego dziennikarza, który zachował się po prostu jak... No nie powiem kto, bo nie chcę pozwu dostać, ale no sami państwo sobie stwierdźcie, jak się zachował ten pan, który nawet pytał, jak możemy pani pomóc. W czym chcesz? Człowieku pomóc, dziennikarzyna od 7 boleści. W czym chcesz tej pani pomóc? Żeby każdy mężczyzna dostawał środki antydepresyjne? Ludzie kochani, co tu się dzieje? Przecież to jest takie towarzystwo, że to wszystko trzeba zamknąć gdzieś w Choroszczy. Mężczyznom dawać środki przeciwdepresyjne wszystkim polskim mężczyznom? A może
Przytoczę tu wielką myśl znanej polskiej działaczki na rzecz praw kobiet, która mówiła, żeby mężczyźni dostawali hormony i karmili z piersi dzieci, żeby była równość. Ja pierdolę, ludzie kochani. Ludzie, dlaczego tą panią w pasach nie zawieziono do zakładu psychiatrycznego? Ludzie, to nie są żarty. W końcu przyjdzie taki system, jak ktoś tych wariatów dopuści do władzy, że tu naprawdę dojdzie do rzezi. Naprawdę tego chcecie, żeby była rzezia, żeby te chore psychicznie osoby zrobiły tutaj w Polsce rozpisz. Mało mieliśmy powstań, zaborów, wojen, palono nami w piecach, robiono na naszych dzieciach eksperymenty medyczne, wywożono malutkie polskie dzieci do Niemiec na roboty, na Sybir, kobiety mordowano, robiono na nich eksperymenty bestialskie, medyczne. Co wy, dziewczyny, myślicie, że to takie wszystko jest dla was, że to jest takie fajne? Przecież te wariatki wcale nie walczą o wasze prawa, one walczą o to, żeby tu wprowadzić w Polsce jakiś, nie wiem o co tu chodzi. Ktoś promuje te środowiska, ktoś te wariatki, ktoś te osoby chore psychicznie finansuje. Kto? Pytam się, kto? Na Węgrzech mówią, że Soros. Ja nie wiem, bo ja nie miałem dostępu do dokumentów finansowych. Trzeba to sprawdzić. Kto finansuje te wariactwa? Przecież to jest jawne nawoływanie do przemocy wobec mężczyzn. Gdzie jest minister sprawiedliwości? Gdzie jest minister Ziobro? Gdzie jest minister jaki? Gdzie są wszystkie służby, które my opłacamy w Polsce, żeby utrzymywały w naszym społeczeństwie porządek? Wychodzi o to kobieta, która namawia do nienawiści wobec drugiej płci. Pytam się, co z tym zostanie zrobione? Pytam się, gdzie są sędziowie? Gdzie są policjanci? Gdzie są prokuratorzy? Przecież to trzeba szybko ugasić, ten pożar w zarodku. Ludzie, naprawdę hormonami paść mężczyzn, żeby urosły im piersi i żeby karmili mlekiem dzieci? Ludzie, kochani, to jest, szanowni państwo, makabra. To jest, szanowni państwo, horror. Zbliżamy się do jakiegoś bestialskiego systemu, tylko teraz wrogiem nie są ani ludzie bogaci, ani inne nacje, na przykład Słowianie, tylko wrogiem jest mężczyzna. I mężczyźni na to pozwalają, tak jak widać, ten pan dziennikarz się zachowuje, to nawet chce pomagać. W czym? To gdyby mu wcisnąć, może tak jak chcą te wariatki, leki psychotropowe, może jeszcze dawać mu hormony, żeby mógł karmić piersią, no to super. Bo ja na przykład nie chcę karmić piersią, ja wolę zarobić ewentualnie na dziecko, jeśli bym miał zarobić pieniądze, żeby kobieta mogła karmić te dziecko. Wolę role przypisane nam przez naturę. Nie mam zamiaru zmieniać tych ról. Szanowni państwo, to jest po prostu obłęd. To, co się dzieje, to jest obłęd. Kobiety mają we wszystkim przewagę nad mężczyzną. Mają tylko jedną słabość. Mają mniej masy mięśniowej. No ale niedźwiedź też ma dużo masy mięśniowej i jest w klatce zamknięty. I co z tego, że weźmiemy człowieka, który będzie miał 200 kg wagi, olbrzymie mięśnie. Kobieta powie, on mnie zgwałci. Zamkną do pierdla. Kilka lat rozprawa. Nawet jak go uniewinnią, wyjdzie niestety z chorym odbytem. Wyjdzie załamany psychicznie. Kobiecie w Polsce nic nie zrobią. Chyba że ten załamany człowiek zrobi proces cywilny. Oj, będzie się ciągnęło, będzie. No to jak się daje takie prawa młodym, chytrym kobietom, no to one korzystają, no. No dobra, dziewczyny, a co powiecie na to, że będziecie miały syna? Będziecie miały 40 lat, syn będzie miał tam 19, 20, no dobra, będziecie po 40. Fajne prawa, fajne, będziecie krzyczały razem z feministkami, zabrać jeszcze jakieś prawa mężczyznom. I nagle wasz syn ukochany, którego kochacie nad życie, zwiąże się z dziewczyną, która go fałszywym oskarżeniem wtrąci do więzienia, jeszcze go oskarży, że dziecko, które miała z jakimś bad boyem, jest waszego syna. Syn nie zapłaci, bo siedzi w więzieniu. Wy będziecie musiały płacić. Tak, kochane dziewczyny, tak. A wy myślałyście, że jak to jest? Że to jest tak całe życie, będziecie tylko dostawały coś gratis? W życiu nie ma żadnych gratisów. Pierwsza działka za darmo jest po to, żebyś się uzależniła. Nie ma nic w życiu, za darmo jest tylko ser w pułapce na myszy. Syn w więzieniu będzie gwałcony, a ty będziesz musiała przez 25 lat opłacać cudzego dzieciaka. No tak, no witajcie w tym cudownym, wspaniałym świecie. Myślicie, że ktoś wam pomoże? Nie pomogą wam, bo wy już się nie liczycie. To nie są prawa dla was, dziewczyny. To są prawa dla kobiet, które są nieuczciwe. Dla chorych psychicznie, dla psychopatek, dla socjopatek. To nie są prawa dla normalnej, uczciwej kobiety. Uczciwa kobieta nie potrzebuje tak gigantycznej przewagi. Uczciwa kobieta, jeśli zostaje zgwałcona albo źle potraktowana, czy jest ofiarą przemocy,
ma pójść na policję, ma być uczciwy proces. Jeśli mężczyzna faktycznie to robił, to mężczyzna ma pójść do więzienia. Tak, to jest normalne, ale jeśli ta kobieta kłamie, to powinna pójść na dwa razy większy wyrok po to, żeby wyeliminować takie fałszywe oskarżenia, które są olbrzymim obciążeniem dla budżetu państwa, gigantycznym stresem, ludzie potem się mogą psychicznie już do końca życia nie podnieść. To nie jest miłe łażenie po sądach parę lat i siedzenie parę lat w areszcie, zanim cię uniewinnią, no bo kobieta się rozpłacze w sądzie, no bo on mnie nie kochał, a ja w sumie pomyślałam, że tak powiem, bo tak inne mówiły, a chłop ma zniszczone życie. I masa kasy poszła na biegłych, na sąd, na policję, na areszty, na to wszystko. Chłop, przerwana ciągłość pracy, psychika rozwalona, kobieta płacze, oczy wypłakuje, bo mówi, że to nie jej wina, tylko oczywiście wszystkich innych. No i co zrobimy wtedy? No tak to ma wyglądać? Tak ma wyglądać ten podły świat? Musimy coś zrobić, szanowni państwo. Przede wszystkim zacznijmy od ustalenia, jakie są motywy pani Gretkowskiej. Ja powiem państwu, że motywem przewodnim w życiu większości ludzi są po prostu pieniądze. Są po prostu pieniądze. Drugi powód motywów to jest po prostu choroba psychiczna albo jakaś szalona idea. To się często trudno to od siebie w ogóle rozróżnić. Ideę i chorobę psychiczną. Przecież pani Manuela Gretkowska nie jest głupią osobą. Jak może mówić o hodowli kobiet w klatkach i o tym, że mężczyźni powinni wszyscy brać antydepresanty? Czy państwo sobie w ogóle zdajecie sprawę, jak bardzo są to nie tyle raniące słowa, bo załóżmy, że pani Manueli to zbytnio nie interesuje, że na przykład mężczyzna się źle czuje, słysząc takie leżenie, ale jak bardzo to są tak piramidalne głupoty, że to po prostu, no naprawdę, no nie wiem, no człowiek głupieje po prostu. Naprawdę czasami są chwile, że jak się te panie przeczyta, to człowiek ma wrażenie, że się znalazł w jakimś innym świecie. Czasem się trzeba uszczypnąć, czy to jest rzeczywistość, czy człowiek się znalazł w jakimś programie satyrycznym. Po prostu to, co mówią te obłąkane kobiety, to jest, to się po prostu w głowie nie mieści. Szukałem teraz, państwo nie słyszeli, bo pauzę włączyłem, która to taka mędrczyni chciała zaszczepiać mężczyzn, znaczy nie szczepić, tylko wstrzykiwać mężczyzną taki hormon kobiety, żeby wywołać u nich laktację z piersi, czyli żeby mężczyzna mleko z piersi wydawał, bo to jest nierówność. I zauważyłem jeszcze wiele głupot. Ja się to po prostu brzydzę czytać tego, ale było dużo powiedziane o tym, że to jest wyzysk kobiety, bo kobietę karmi piersią. Nie wiem, jaką trzeba być. Wiecie, że szanuję kobiety i moje forum braciasamcy.pl powstałoby chronić kobiety i walczyć o dobro tych kobiet. Natomiast no po prostu, no powiem już tak. Zamknąć mordy. Bo dziecko jest najważniejsze, nie wasze urojone prawa, dziecko jest najważniejsze, ten malutki, bezbronny człowieczek. I kurwa mać, nie będziecie wmawiały kobietom, że karmienie dzieciaka piersią jest złe, jest dobre, ponieważ spełnia dwie podstawowe potrzeby. Po pierwsze, w mleku kobiet są wszystkie substancje, których potrzebuje ten niewinny, bezbronny maluszek. A po drugie, dziecko zaspokaja głęboką potrzebę kontaktu z matką i to jest przyrodzona potrzeba, tak to zostało zaprojektowane. Zamknąć mordy, morda w kubeł! Wynocha od dzieci! Wynocha od dzieci, powiedziałem. Od dzieci, wypierdalać po prostu. Malutkie, bezbronne dzieci, które zostają poddane tej pełnej chorobie jakiejś psychicznej, tej nienawiści, tej obrzydliwości. Wynocha od dzieci! Zniszczyłyście tymi bełkotami wiele rodzin, wiele małżeństw się rozpadło, ile feministki, te agresywne, bo są normalne, które walczą o jakieś tam prawa, jak najbardziej jestem za, sam bym pomógł, ale to, co jest, to trzeba sobie powiedzieć jasno, to jest choroba psychiczna. Poniszczyłyście masę rodzin, poniszczyłyście masę dzieciaków. Dzieciaki się wychowywały w rozbitych rodzinach, kiedy kobieta omamiona tymi wizjami, że będzie bizneswomanką, co się oczywiście najczęściej nie udaje. Jedyny biznes, jaki prowadzą, to żerowanie na alimentach męża. I tyle zła żeście narobili. Ale tu jeszcze chcecie straumatyzować małe dzieci. Dziecko malutkie, dopóki matka ma laktację, ma pić z cycka mleko. No sam bym się napił. A już jestem dorosłym chłopakiem, no chociaż niektórzy mówią, że jestem dzieciakiem cały czas, no ale co, no lubię się pobawić klockami Lego. Tak. Szanowni Państwo, dziecko musi pić z piersi matki. I na to też pozwolimy?
Wszystkie prawa sobie pozwoliliśmy odebrać i co, na to też pozwolimy? A co wy, kobiety, o tym sądzicie? Pozwolicie te maluszki, biedne, bezbronne dzieci też zostawić na pastwę tych kreatur? Naprawdę? Co dziecko ma pić? Z butelki? Z plastikowej butelki ma pić jakiś płyn? Dziecko ma pić z piersi mamy. Tak to wygląda, tak to natura utworzyła, to jest doskonałe. Powstała cała masa w historii świata wielkich wojowników, odkrywców, naukowców, pisarzy, wierszokletów, tancerzy, władców, wynalazców. Wszyscy pili z piersi mamy mleko. Nic im to nie zaszkodziło. Co wy chcecie? Zawracać rzeki? Zawracać bieg rzeki przez kijem, tak jak, nie wiem, no, za stalinowskiej Rosji się robiło, oczywiście kosztem więźniów łagrów. Ile tam milionów, się mówi, ludzi zginęło przy tych szaleństwach, to trudno to zliczyć. Znaczy, no nie kijem, no ale zawrócili chyba, z tego co pamiętam, bieg jednej rzeki. Ale, szanowni państwo, to nie jest dla kobiet. To nie jest dla kobiet i my jako społeczność zrzeszona na forum Bracia Samcy.pl, już niedługo na stronie samiecweb.pl, po prostu powinniśmy postawić temu tamę. Powinniśmy jednym głosem powiedzieć nie, stop temu szaleństwu, bo pamiętajcie, że jak dacie palec, to wezmą rękę, a jak dacie rękę, to wezmą nogę, a jak dasz nogę, to wezmą wszystko i nie zostanie nic. I potem te kobiety się same sobie do gardeł rzucą, jak już nie będzie wroga zewnętrznego, to same się zaczną rozrywać pazurami, aż skończy się tak, że przyjdzie islam, przyjdzie potężny, okrutny władca, wszystkie od razu będą ścięte głowy miały, od razu, nikt się tam nie będzie pierdoli, pościnają by po temacie. I przywrócą jako taki porządek społeczny. No nie ma innego wyjścia. Albo my to załatwimy własnymi siłami, albo po prostu to będzie... Ja myślę, że natura, w ogóle państwa, cywilizacje mają jakieś takie mechanizmy ratunkowe. Jak już szaleństwo jest za duże, to po prostu się niszczy, upada takie państwo. Jeśli już jest jakaś rozpusta jakaś wielka, jeśli już człowiek nie ma jakichś instynktów, jeśli już jakieś się szaleństwo pleni, to co teraz widzimy. Na przykład przed wojnami światowymi czytałem, dało się po prostu odczuć takie napięcie w powietrzu. Ludzie chcieli guza i dostali tego guza. Ależ to było tragedii po tych wojnach niezgłębionych. Więc wynika z tego, że ludzie jakoś chcą po prostu tego guza dostać i to jest właśnie, zbliża się ten wielki guz. Dlatego ja sądzę, że jeśli to się będzie tak rozpleniało, to po prostu są jakieś naturalne mechanizmy, które sprawiają, że taka chora narość na ziemi po prostu zostaje w jakiś sposób zniszczona. Zobaczcie te wszystkie chore rzeczy, o których czytamy. Na przykład w Szwecji, im więcej wprowadzono feminizmu, im więcej tych debilizmów, to tam tym więcej zaczęło islamskich uchodźców, tak, w cudzysłowie, przyjeżdżać. I zobaczcie, co tam jest. Na przykład w Malmo to już chyba policja nawet nie wjeżdża. Są całe rejony, gdzie nie wjeżdża policja, bo się boją. Jak wjeżdża karetka pogotowia, to pod eskortą pancerzonych pojazdów. Nikt się nie będzie pierdolił tam z islamu. Po prostu islam zdobywa świat. I trzeba to zrozumieć. I wpuszczanie kogoś, kto chce nas zdobyć, jest po prostu samobójstwem. Można z nimi walczyć, ale nie wpuszczać ich do środka, bo rozwalą wszystko od środka. No, trzeba być kompletnym kretynem, żeby tego nie rozumieć. To nie są biedni uchodźcy. Być może część z nich to są biedni uchodźcy, ale tak naprawdę to oni noszą w sobie tę religię. I może być ten uchodźca Ahmed miły, drugi Ahmed też fajny, trzeci fajnego kebaba robi, ale tak naprawdę przyjdzie muła i zacznie im mówić, że musicie zabijać dla Allaha i te wszystkie miłe Ahmedy od kebaba, zamiast kroić kebaba baraniny, będą kroiły nas. To jest podbój. Szanowni Państwo, trzeba sobie to nazwać po imieniu. A są organizacje zasilane olbrzymimi pieniędzmi, zdaniem Węgrów, przez pana Sorosza. Ja nie wiem, bo ja się na tym nie znam. Które walczą o to, że jak ktoś mówi takie słowa, to jest niszczony. Kanały na YouTube, które o tym mówią, są wywalane. Są wielkie problemy. Ja już straciłem jeden kanał. No ale to przez donosy. No ale pisałem odwołania, mi przywrócili. Już byłem pewnie na jakiejś liście zaznaczony, że mówię prawdę, więc no nie ma miejsca na takich, co mówią prawdę. Dlatego, szanowni państwo, albo własnymi siłami zaprowadzimy normalność. Nikt nie mówi, żeby kobietom źle było. Przecież my zawsze kobiety szanowaliśmy, podrywaliśmy. My chcemy, żeby było normalnie. Kobietę się podrywa, kobietę się szanuje, ale kobieta musi szanować też mężczyznę. Nie może być tak, że kobieta oskarża, kobieta bije mężczyznę, on nic nie może zrobić. Kobieta go oskarża o pedofilię, wtrąca go do więzienia.
albo mści się za coś, albo mu przejmuje majątek, albo przy takich już tanich testach DNA, że kobieta teraz będzie oszukiwała mężczyznę wychowaniem cudzych dzieci. Wychowasz cudze dzieci, niech płaci ten, kto za płodnie. Dlaczego ma uczciwy chłopak, który chce mieć własne dziecko, własną rodzinę, płacić za cudze dziecko? Odchowywać innemu mężczyźnie dziecko. Niech płaci ten, który za płodnie. Proste. Także, szanowni państwo, albo własnymi siłami zrobimy porządek, albo wierzę, że są jakieś mechanizmy, po prostu zostaną tutaj wpuszczeni albo islamiści, albo będą jakieś, zrobi się oddolny ruch w Polsce i będzie źle. Albo własnymi siłami te szaleństwo powstrzymamy. Jak to powstrzymać? Po prostu nie dopuszczać chorych ludzi psychicznie nienormalnych do głosu. Tak po prostu, no. Wyśmiewać to, piętnować, ale nie robić krzywdy. Natomiast to, że tam są jakieś kobiety z zaburzeniami, no psychicznie jakieś uszkodzone, zaburzone, może jakieś no toksyczne, no nie są tam za bardzo normalne te kobiety. Nie mówię, że wszystkie, ale część to z całą pewnością normalności, to przy normalności nigdy nie stała nawet kilometr bliżej. To one, to jest jedna sprawa, one sobie będą żyły, pilnować, żeby tylko nie robiły jakichś zbrodni, niech sobie tam sobie gadają to, co chcą w małych kręgach, ale takie osoby jak pani Gretkowska muszą mieć odpowiedzialność i to karną, bo te biedne, nieszczęsne, chore psychicznie kobietki, to jest jedna sprawa, ale przychodzi taki drapieżnik, który doskonale kuma, o co chodzi i czy to robi dla szalonej idei, czy też dla pieniędzy, albo dla sławy, i wykorzystuje te biedne psychicznie uszkodzone osoby. Pani Manuelu, robi pani bardzo złą robotę, pani kłamie. Przed każdym sądem byłoby do udowodnienia, że to, co pani mówi o mężczyznach, to jest po prostu przestępstwo, to jest kłamstwo, to, co pani mówi. Proszę bardzo, jeśli ja zostanę pozwany, proszę bardzo, tutaj jest trochę takich ostrych chłopaków, przygotujemy setki stron wydruków statystyki i zobaczymy, tego się nie da pokonać, pani po prostu kłamie. Pani łga, no możecie mnie zabić, możecie mnie zamknąć za pomocą jakichś rozgorączkowanych sędziów na telefon, ale tylko tyle możecie zrobić. Prawda jest prawdą, prawda jest taka, że pani kłamie. I teraz jest pytanie, czy pani kłamie, bo jest pani głupia, czy pani kłamie, bo pani jest opętana jakąś ideą i chce pani rozwalić ten system, w którym żyjemy. I nie chce go pani rozwalić wcale, żeby to było dobrze, tylko chce pani go rozwalić, żeby znowu ludzie z Platformy wrócili. Setki czy tysiące afer, bida, zapożyczony kraj, przekręty prywatyzacyjne, kobietę Jolantę Brzeską zabili. Tego pani dla kobiet życzy? Bo pani Brzeska walczyła o prawa lokatorów, była odważna i ją zamordowali. Zamordowali starszą kobietę dla pieniędzy, gangsterzy. Tego pani chce znowu, tej sitwy tutaj powrót, żeby oni tutaj wrócili? Bo ja na przykład nie chcę, żeby pani Gronkiewicz rządziła Warszawą, jako warszawiak z dziada pradziada. Ja sobie nie życzę tej pani. Jak może kobieta, która rządzi Warszawą, pod której nosem były manifestacje, mordowali ludzi, wywalali staruszków z kamienic, mówić, że ona nie wiedziała? No to jest taka sama bajeczka, jak papież nie wiedział o ojcu Delgado i pedofilii. No ale nagle się zaczęły pozwy, zaczęły być olbrzymie odszkodowania w Stanach, no i nagle sobie dowiedział się, powiedzieli mu. No proszę was, bądźmy troszkę poważni. Musiała o tym wiedzieć, jak mogła nie wiedzieć? Warszawa to nie jest jakaś wielka metropolia, na przykład Tokio, czy stolica Meksyku, a ile Warszawa ma? Milion ludzi? To nie wiem, już musiałbym sprawdzić. To nie jest jakaś gigantyczne miasto, ona powinna takie rzeczy wiedzieć i na pewno wiedziała, jakim prawem ta kobieta, która dopuściła do takich strasznych rzeczy, jest nadal prezydentem Warszawy. Mi się to w głowie nie mieści. Czy ona jakaś z pisiorami jakiś pakt podpisa i dlaczego ona nie jest jeszcze w więzieniu? O co tu chodzi? Ludzie prości, normalni chcą sprawiedliwości. Gdzie ta sprawiedliwość jest? W dupie. Przepraszam, uniosłem się. Ale powiem państwu, dlaczego pani Manuela kłamie? Albo dla pieniędzy, albo dla idei, albo jest wariatką, albo jest w jakimś planie, chcą tu coś rozpieprzyć, po prostu chcą, nie wiem, żeby może PiS odszedł, żeby wróciła ta sitwa stara, nie wiem, po prostu nie wiem. Ale wiem jedno, że to, co robi, jest złe, że to, co robi, to jest jątrzenie. To, co robi, jest rozbijaniem naszej ojczyzny, która miała tak straszne przejścia. I ciągle ci jątrzyciele, ciągle jątrzą, podjudzają, budzą nienawiść między nami Polakami. Tym razem budzą nienawiść między kobietami a mężczyznami. A my wszyscy powinniśmy się razem trzymać. Bo jak się nie będziemy razem trzymali, to znowu będą nas palili w piecach, bo przecież wojny są non-stop. To, że teraz kilkadziesiąt lat nie było wojny militarnej, to jest wyjątek w dziejach świata. Ta wojna wcześniej czy później będzie. Musimy być silni, musimy być
wewnętrznie wszyscy pojednani ze sobą. Czy ten z Platformy, czy z PiS-u. Ważna jest tylko Polska, ważne są dzieci, ważne jest to, żeby ludzie mogli normalnie, spokojnie żyć. Musimy te państwo zabezpieczyć w każdy możliwy sposób. Tu nie będzie porządku, nie będzie spokoju, nie będzie silnego państwa, dopóki będą takie osoby, które będą jątrzyły, które będą wzbudzały nienawiść i podziały między nami. Musimy razem się połączyć wszyscy, dlatego że będzie tak, że jak kobiety powiedzą, nie, bo mężczyźni są źli, tak, to będzie znowu powtórka z II wojny światowej, gdzie Niemcy ciebie wzięli na badania do Dachau bestialskie, gdzie będą ci na żywca cieli nogę albo wycinali narządy rodne. Tak, drogie panie, tak, to jest prawda, to jest real. Opisywany w setkach, jeśli nie tysiącach książek historycznych. Tak się składa, że wiele z nich ja czytałem. Dzieciaka ci wezmą do Niemiec. Jak się nie będzie nadawał, to dostanie szprycę w serce, bo będzie płakał, bo będzie tęsknił. Los mężczyzny pewnie cię nie interesuje. Rozstrzelają go gdzieś pod ścianą albo pójdzie do obozu. Będzie trupy sortował w obozie. Takiego chcesz życia, bo to wszystko jest efekt. Drogie panie, to jest wszystko efekt tego, że jak państwo jest podzielone, jak jest burdel w państwie, to i się robi korupcja i potem zamiast kupować armaty, zamiast kupować amunicję, jakieś czołgi, jakieś, no dzisiaj już czołgi, to nie, teraz się inwestuje w samoloty i sprzęt antyrakietowy, no i przede wszystkim w broń atomową. I taka jedna łapówka potrafi sprawić, że potrafimy wojnę przegrać, bo nie ma, na przykład nie kupili ważnego sprzętu, bo poszła reszta kasy na łapówki dla generałów. To wszystko są przyczyna i skutek, przyczyna i skutek. Musimy wszyscy być jednością, albo znowu skończymy w piecach, rozstrzeliwani na ulicach, gonieni jak zwierzęta. Tego chcecie? Bo ja tego nie chcę. I żeby tego nie było, musimy zadbać, musi zapanować między mężczyzną a kobietą, chociaż zawsze był ten biologiczny walka. Kobieta chciała, żeby chłop zasoby zostawiał, żeby był w domu, a mężczyzna chciał coraz nowszych podniet. I to można wszystko jakoś załatwić, ale to musi być na zasadzie obopólnej uczciwości. Już nie może być tak, że kobieta oszustwem sprawi, że mężczyzna wychowa cudze dziecko. Nie może być tak, że kobieta pozwie, mężczyznę pójdzie do służb, powie, że on gwałcił, mężczyznę zamykają. Dzieciak się wychowuje w rodzinie bez dziecka, przepraszam, bez ojca. I mamy patusa kolejnego. Nie wiem, czy panie wiedzą, że są statystyki, dzieci wychowane z matkami są w większości przestępcami. Znaczy nie w większości, tylko chodzi o procent przestępców seksualnych. Większość z nich, znacząca, miażdżąca większość z nich, to są mężczyźni wychowani przez matkę. I teraz właśnie rozwalanie, mówienie kobietom, jakie to jest modne, jakie to jest fajne, że rozwód, chłopów zmienić na nowszy model, to wszystko powoduje, że kobiety podchwytują te wzorce, rozwalają rodziny. Dzieciak cierpi. Dzieciak cierpi, rośnie patus, potem wstępuje do PSL-u czy do Platformy i mamy to, co mamy. No tak, szanowni państwo, wszystko wpływa na wszystko. I takie prądy społeczne powodują, że państwo jest rozwalane. Ja nie chcę, żeby mnie palono w piecach, nie chcę, żeby was palono w piecach. Chciałbym, żeby Polska, jak ktoś na nas napadnie, to żeby ich zmiażdżyć. Żeby nie było tak, że wszyscy nas napadają, okupują, że jesteśmy zawsze, wiecznie niewolnikami. Mam ochotę, żeby... Chciałem powiedzieć, żeby to inni byli naszymi niewolnikami, no ale nie wolno. No chciałbym, żebyśmy się aktywnie bronili. Żebyśmy zgnietli każde uderzenie. Ale żeby to zrobić, Polska musi być bogata. Żeby być bogata, muszą rządzić mądrzy gospodarze. Nie żadne Sejm 460 darmozjadów przy korycie. Tu powinien być mądry gospodarz, który tym się zajmie. A tu mamy korupcję po prostu. Inne państwa sobie robią, co chcą. Nie ma przemysłu. Słuchajcie, 40 milionów naród, nie produkujemy żadnego samochodu własnego. Wstyd. Przed II wojną światową, słuchajcie, po zaborach, bida, nędza. Po wojnie z bolszewikami mieliśmy samoloty, bombowce, jakiś strategiczny był projektowany, mieliśmy myśliwce, samochody, no na licencję, ale były. Motocykle mieliśmy. Minęło ponad kilkadziesiąt lat, nie mamy własnych motocykli, tylko jakieś romety. To nie są polskie, tylko to jest badziew sprowadzany z Chin. Mój kolega pracował, montował romety, bo sam chciałem kupić, odradził mi. Także mi doradzono tylko Honda, Yamaha, nie wchodzi w nic innego. Nie żałuję, kupuję Hondy jednoślady, nie żałuję, tam się nic nie robi, nic się nie psuje. Wsiadasz, jedziesz, masz w nosie. Tak więc tak, szanowni państwo, to tyle w tym temacie. Ja jestem tym przerażony. Ja się zastanawiam, czy nie złożyć zawiadomienia o przestępstwie, ale gdzie taka mrówka, jak ja, chora, słaba, może coś takiego zrobić. Ale trzeba o tym pomyśleć, bo to naprawdę po prostu robi się coś strasznego. Nikt nie reaguje, ten dziennikarz nie reaguje. Ja państwu nie wkleję linka do tej rozmowy, tylko wkleję państwu linka do forum
I tam jest właśnie ta rozmowa od razu, bo nie wiem, jak wkleić ten link, bo to jest jakiś tam na Facebooku czy coś, tam się coś z linkami dzieje. Także szanowni Państwo, miłego tygodnia życzę i trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie, cześć.